Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić temu, jak trwonimy czas, albo gdzie go trwonimy. Jest jeden główny obszar, w którym to naprawdę często się zdarza. Nie wiem, czy znacie taki cytat z Alberta Einsteina, że znane są tysiące sposobów na zabijanie czasu, ale praktycznie ani jednego na wskrzeszenie go. I to jest wielka, wielka prawda. Niestety bardzo dużo czasu trwonimy sami. Ostatnio. Rozmawiając z moją żoną, z moimi współpracownikami, doszliśmy do pewnych wniosków, że bardzo dużo czasu tracimy. Zupełnie bezpowrotnie, i to jeszcze na czym? Na plotkowaniu, moi drodzy. Bo rozmawiamy często jako my ludzie o tym, czego nie mamy, kim nie jesteśmy, czego nie zrobiliśmy, co osiągnęli ludzie postronni nam ale niestety nie ciągnie to za sobą wniosków, takich, które mogą mieć realny wpływ na naszą przyszłość, bo sama ta rozmowa o tych elementach niestety nie przynosi absolutnie nic. To jest czegadanie, które nie, przynosi, nie przyniesie nam żadnych owoców, nie przyniesie nam żadnego rozwiązania naszych problemów, będzie tylko pewną formą użalania się nad sobą, nad swoim stanem, nad tym, co właśnie robimy, albo czego nie robimy, albo co moglibyśmy robić. Najbardziej irytującym dla mnie elementem tych wszystkich rozmów, i sam się na to łapę, moi drodzy, sam się na to łapę, to jest rozmawianie o tych, którzy nas zdenerwowali, wyprowadzili z równowagi. Czasem są to ludzie z otoczenia, a czasem są to ludzie zupełnie obcy są to ludzie, nie wiem, obtrąbił nas ktoś jadąc autem. Zupełnie bez powodu i to się zdarza na ulicach, ludziom puszczają nerwy, ale jak dużo czasu my zmarnujemy na gadanie, no tak, no obtrąbił mnie, no przecież nic nie zrobiłem, no ale dlaczego, jak to się stało, po co to było, tyle nerwów, nie, nie na tym to wszystko polega. Szybko przeanalizowałem sobie ten stan i przemyślałem, że jeżeli bym wyrzucił ten cały czas, który marnuję na obgadywanie, na rozpamiętywanie tego wszystkiego, co się stało, lub co się nie stało, nie zaistniało, lub po prostu taką zwyczajną nutkę zazdrości, to ile czasu zyskam na to, co powinienem robić. A no właśnie. I w tym samym czasie powinienem myśleć o tym, co zrobić, jakie działania podjąć albo przejść do działania bezpośrednio, żeby ten stan osiągnąć, żeby. Mieć chociażby na wymarzoną wycieczkę, żeby osiągnąć sukces sportowy, żeby bardziej mi się układało w związku z moją żoną albo z, w relacjach z moim synem. To wszystko jest bardzo ważne. To są podstawy gdzieś naszego życia, naszego dążenia do celu. Istotą czasu. Jest to, że płynie ciągle, nieprzerwanie. Możemy to porównać do takiej maandrującej rzeki, w którą jesteśmy wrzucone, a nurt jest tak silny, że nie możemy zawrócić, że nie możemy zboczyć na tyle, żeby wyjść na brzeg i się zatrzymać, a przede wszystkim nie możemy zatrzymać samego nurtu. Więc podążamy razem z nim. Jeżeli, wyobraźmy sobie taką sytuację, nie możemy odzyskać tego, co stracone, ale jednak coś podobnego możemy uzyskać jeżeli wyrzucimy cały czas który marnujemy a przejdziemy do realnego działania nawet odpoczynek jest realnym działaniem który musi, może nam przynieść korzyści w kolejnych dniach czy w przyszłości zwyczajnie to jeżeli tutaj Mamy zysk, to znaczy, że tak naprawdę mamy więcej czasu, że zyskaliśmy. Nie musieliśmy zawracać biegu rzeki, nie musieliśmy płynąć pod prąd. Wystarczy, że wykonaliśmy odpowiednie czynności, żeby ten czas zyskać, żeby zbliżyć się do celu albo żeby go przybliżyć, żeby on się szybciej na naszej drodze pojawił. Jak dużo z tego możemy przełożyć na sferę sportową, bo jak często rozmawiamy o tym, że no nie wychodzi mi na płotkach, no nie za bardzo mi się biega technicznie. Może można byłoby biegać po 7 km lepiej, albo po 15 km. No i co teraz zrobić? Możemy o tym rozmawiać w nieskończoność, żalić się koleżance A, koledze B, powiedzieć to trenerowi, ale musimy coś z tym zrobić, żeby unikać tego stanu albo żeby całkowicie zmienić ten wygląd sytuacji. I to są takie trzy główne elementy. Pierwszym z nich jest efektywne przygotowanie treningowe, a tak naprawdę to efektywny czas treningowy. I w ten efektywny czas treningowy wchodzi już na samo przemyślenie treningu, czyli aha, idę dzisiaj, robię bieg ciągły, po co ten trening mi służy, jakie korzyści ma mi przynieść. Jakie on ma zagrożenia i gdzie tak naprawdę dzięki niemu zmierzam. Te, te elementy, jeżeli sobie ułożymy, to znaczy, że rozumiemy trening, potrafimy wejść w ten trening i potrafimy go realizować odpowiednio. Jeżeli to wszystko nam się zgra w czasie, to jesteśmy gotowi do kroku numer dwa, czyli efektywnego przygotowania fizycznego i psychicznego, bo efektywne przygotowanie fizyczne i psychiczne zaczyna się od zrozumienia. Zrozumienie już mamy, teraz przechodzimy dalej. W tym elemencie musimy, musimy znaleźć swoje mocne i słabe strony psychiczne. I fizyczne. Zacznijmy od tych fizycznych, bo w fizycznych to mamy takie. Nasze ciało jest słabe w kilku punktach. Zawsze. Na przykład uwielbiegacz, co ma achillesy, albo kolano biegacza się pojawia, ale jeżeli ja wiem, że ono się pojawia, to znaczy, że ja mogę temu zapobiegać. Albo poprawię jakość ćwiczeń. Dwa, znam swoje mocne i słabe strony psychiczne. To znaczy, że jeżeli wychodzę na trening, a wiem, że mam z tym trudność, to będę mógł wykorzystać poradę z poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy sobie, że wychodzę na trening i mówię, że jestem człowiekiem ambitnym. I ta jednostka treningowa przybliża mnie do celu. Znając swoje słabe strony e, psychiczne, możemy tak naprawdę popracować nad nimi, żeby już nie były takie słabe, lub spróbować uniknąć ich. To też jest całkiem niezła sztuczka. Te dwie rzeczy bardzo się ze sobą mocno łączą. One są absolutnie nierozerwalne, bo jeżeli potrafimy wytrenować swój organizm, czyli przejść do działania, zapobiegać kontuzjom, wykonywać lepiej jakościowo wszystkie treningi, to potrafimy również tu zastosować wszystkie sztuczki psychiczne i przygotowawcze, psychiczne, mentalne, które ułatwiają nam dojście do celu. I musimy mieć znajomość tego celu. Musimy wiedzieć, co ten cel, gdzie on jest, w którym miejscu, gdzie my jesteśmy, jak się do niego zbliżamy, czy to właśnie jest góra, dół, czy bardziej po linii prostej. Ale mając tą wiedzę, jest nam dużo łatwiej ten cel właśnie osiągać. I trzeci element, moi drodzy, trzeci, tak, trzy palce. Trzeci element to jest bardzo ważne. Jeżeli wyeliminujemy to, o czym powiedzieliśmy na początku, czyli wylewanie żalu rozpamiętywanie, szukanie dziury w całym, czyli obgadywanie tych, którzy są może od nas lepsi, albo coś robią lepiej, albo mają coś lepszego. Jeżeli to wszystko wyrzucimy, a przejdziemy do działania, żeby stanąć w tym miejscu, albo tam, gdzie my byśmy po prostu chcieli się znaleźć za pewien czas, to wtedy już mamy pełną mapę. Te trzy elementy, zobaczcie, jesteśmy do treningu przygotowani, czyli efektywnie ten czas wykorzystaliśmy. Nie użalamy się nad sobą i po trzecie znamy swoje mocne słabe strony, potrafimy to zastosować w rzeczywistości, przechodzimy do działania. To są główne elementy, które absolutnie, absolutnie pozwalają nam osiągnąć mistrzostwo, mistrzostwo ponad mistrzostwami wręcz. Dla tych, którzy chcą poczytać, u mnie na stronie tutaj na dole adamkszczot.pl, ukośnik blog, znajdziecie materiał do tego, a tam wyjaśnienie, taki bardzo prosty wzór zbudowałem. I bardzo łatwo zobaczycie, że jeżeli wyrzucimy właśnie ten czas rozpamiętywania, spychania swoich problemów na innych, to wtedy jesteśmy w stanie efektywnie ten czas wykorzystać, czyli zyskujemy tak naprawdę czas. A teraz kilka bardzo poważnych rad, czyli profesor radzi dobre i złe praktyki. Dobrymi praktykami będą systematyczne przypominanie sobie o celu, o naszych mocnych stronach, również. To pomaga nam realizować kolejne kroki w osiągnięciu naszego celu. Dbaj o jakość. Pamiętaj o tych dwóch krokach. Efektywny czas treningowy, efektywne przygotowanie psychiczne i fizyczne. Te dwa kroki są bardzo ważne. One poprawiają jakość naszego treningu, one pomagają nam w zrozumieniu tego, kim jesteśmy, gdzie się znajdujemy i gdzie jest nasz cel, jaką drogę musimy przejść, żeby do tego celu dotrzeć. Rada taka dodatkowa to jest to, żebyście dobrze planowali swój dzień, tak, żebyście mogli mieć komfort treningowy, żebyście nie musieli wychodzić o 24 na trening, a żebyście mogli spokojnie wyjść i zrealizować daną jednostkę treningową. Pamiętajcie, że na pewno będą się różnego rodzaju opinie wasze, ale zarówno te, jak i innych, pojawiały wokół was. Zawsze sprawdzajcie ich realność, czy to ma na was wpływ, bo jeżeli ktoś Wam powie, że jesteście źle przygotowani do treningu, to rozważcie te słowa. Może to nie jest prawda, a być może jest w tym szczypta prawdy i mogliście do tego treningu lepiej się właśnie przygotować. A teraz unikajcie brania do siebie przypadkowych i niepotwierdzonych opinii. Rozmawiania o kimś, kto was bardzo denerwuje, kto was, kto was bardzo zdenerwował, bo to jest marnotrawstwo czasu. Unikajcie również mówienia o tym, czego nie macie, kim nie jesteście, co mają inni, unikajmy tej zazdrości, bo to jest ogromne marnotrawstwo naszego własnego czasu. Pamiętajcie, żebyście nie chowali żalu i nie szukali wymówek. Przede wszystkim nie spychali odpowiedzialności na wszystkich dookoła. Zawsze szukajmy tej winy również u nas. Piszcie na dole komentarze, subskrybujcie ten taki duży czerwony kwadracik. Jeżeli chcecie, odwiedzajcie tutaj o tutaj. Z moja strona internetowa adamkszczot.pl, blog. Tam wersja tekstowa, którą jeżeli sobie spokojnie przeczytacie, odkryjecie jeszcze kilka dodatkowych szczegółów oraz historii, które są obiecuję bardzo porywające. Piszcie komentarze, żeby te treści mogły trafiać coraz lepsze dla Was, właśnie, bo tworzę je specjalnie dla Was, moi drodzy słuchacze i czytelnicy. Trzymajcie się. W następnym odcinku powiemy sobie więcej o sile biegowej. Do zobaczenia.